Słuchajcie, mamy kolejny piękny dzień, dzisiaj niedziela, wczoraj nie zdążyłam Wam wszystkiego nagrać, ponieważ jeszcze miałam cudowne warsztaty, a powiem Wam, byłam wczoraj na konsultacjach u jednej z Was i jedna z Was zrobiła niespodziankę swojej babci i miałam warsztaty z taką panią, która miała 89 lat. Ja Wam może na Instagramie pokażę zdjęcie, ponieważ zrobiłyśmy sobie zdjęcie z tych warsztatów. Słuchajcie, kobieta 89 lat, pełna uśmiechu, pełna blasku. O, trochę mi znowu z oka cieknie, niestety łezka. Piękna skóra. Dostała ode mnie masażer w postaci wołeczka z kamienia naturalnego i uczyliśmy się masować, oczywiście też manualnie, ale i wałeczkiem. Przecudowna kobieta, tyle radości i naprawdę buzia 18. Także też ważne, a propos właśnie pytacie, co jakby, od czego zacząć tą pielęgnację taką organiczną, naturalną. Też wczoraj spotkałam się z taką młodszą dziewczyną, troszkę jedną z Was. I mówiła, że ma duże problemy z zapychającą się skórą. Piękna, szczuplutka buzia, gładka, ale niestety z tendencją do zapychania. Więc odsyłam Was też na TikToka, ponieważ tam prowadziłam takie lekcje, od czego właśnie zacząć taką azjatycką pielęgnację. Więc pierwszym krokiem, pamiętajcie, to jest odstawienie takich drogeryjnych, kiepskiej jakości kosmetyków, nauczenie się troszeczkę składów, czym jest każdy składnik. Takie najważniejsze, myślę, że też będę o tym pisała, to jest olej mineralny, parafina, których nie powinno być w naszych kosmetykach. One właśnie często zapychają i powodują, że powstają nam jakieś niedoskonałości, wypryski czy zaskórniki. Więc kupcie sobie olejek, myjcie Wasz olejkami i zobaczycie już efekty. A do tego masaż będzie cudownie. Cudownego dnia. Misiu, jak Ci się podoba kolejka do palmierni? Piękna. Cudowna, prawie jak te palmy. Ale widocznie warto tu iść. To szybko idzie, pani tylko bileciki. Rozciek, 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 rozciek. Już. No. Wczoraj było 3/4 mniej po obiedzie. Ale kolejka. Pójdziemy jutro, no to jesteśmy. Jesteśmy w kolejce już do palmierni, za chwilkę Wam pokażę, ale chciałam Wam powiedzieć, że w kolejce też możecie ćwiczyć. No, w ogóle wszędzie możecie ćwiczyć swoje myśli. Jesteśmy w palmiarni, patrzcie. Nie wiem, czy to są, to chyba z tych małych kuleczek powstaje. Zaraz przeczytam. Citrus grandus. No, patrzcie. Ale teraz Wam coś powiem. Chodźcie dalej. Pytacie, jak fajnie rozlaśnić cerę i przebarwienie, jak macie na cerze. Oczywiście w lecie musimy uważać, ponieważ jest to fototoksyczne. Cytryna, limonka, wszystkie takie cytrusy czy mandarynka, ale fajnie sobie, nawet jak sobie wciskacie do wody czy do herbaty, fajnie sobie wklepać po prostu cytrynę albo olejek, jak macie. Więc taka porada na przebarwienia. Dobra, tam jest radę. Nie ma nic lepszego, słuchajcie, jeszcze tak pytacie często. Wczoraj chyba pani zadała pytanie, jak znaleźć miejsce, żeby takie miejsce do medytacji, do tego, żeby tutaj zobaczcie, jakie piękne. Fajne. Śliczne. Co to jest? Pytacie, jak znaleźć miejsce do tego, żeby medytować, do tego, żeby się masować. Słuchajcie, no w łazience najczęściej przy pielęgnacji, nawet jak gdzieś tam dzieci huczą i tak dalej, to zawsze bierzecie chyba ten prysznic, więc nawet po 2-3 minutki, a codziennie, bo profilaktyka jest, jak wiecie, najważniejsza, spróbować sobie włączyć muzykę, kropić parę kropel olejku, czy wsypać sól do kąpieli, czy nawet
troszkę tego olejku czy cytryny właśnie na twarz i zrobić sobie taki krótki masaż. Nawet w ubikacji po prostu można mieć to swoje domowe spa. My, moi kochani, znajdujemy się teraz w lasach tropikalnych. Bambusy, czyli azjatyckie rzeczy. Co wyszukasz? Nie da się będzie. Ja nawet na przykład jak gdzieś wychodzę na spacer, czy tak jak jesteśmy na wycieczce, to jest akurat moja mgiełka, troszkę już jest niestety etykieta zmyta. Palmiarnia miejska w Polsce. To sobie można urządzać takie właśnie spa na powietrzu. To dla moich fanów, tak? Wiem, dobra. Ale to... O! Pierwsze rośliny mięsnożerne. Mira, wskakuj. A tutaj, słuchajcie, mamy bambusy. Takimi bambusami was masowałam właśnie. O, a tu i nasz przyjaciel. Ciekawe, czy lubi też taki masaż. Bambusy bardzo fajnie rozluźniają, szczególnie okolice barków. Zobaczymy, gdzie jest Paweł. Środowisko rzekla Morzonki. Jesiu, ty też znalazłeś swoje środowisko już? Tak. Czy to są... Patrzcie. Płaszczki. A tu zobaczcie. Jesiu, bałbyś się takiej ryby? A tu co? Płaszczka? Jak wam się podoba? Więcej już nie nagrywać. Płynie do nas. Płynie. Nie mówiąc nie nagrywać, ale to jest tak dużo tych ryb, że... Teraz jeszcze Paweł poćwiczy. Moi kochani, naprawdę, jeśli chodzi o masaż, o jogę twarzy, możecie ćwiczyć wszędzie i w kolejce, i na wycieczce, i jak się kąpiecie. Także trzeba tylko znaleźć ten czas. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytanka, to w komentarzu możecie pisać na Instagramie. Ja w kolejnym odcinku wam odpowiem. Jeżeli chodzi jeszcze o pielęgnację, od czego zacząć, to pamiętajcie. Kończymy z kosmetykami takimi drogeryjnymi, kupujemy sobie jeden olejek, robimy sobie swój własny tonik i około 14 dni stosujemy i zobaczcie, jak wam się cera zmieni. No i oczywiście masujemy. Pamiętajcie o social media, subskrybujcie kanał Miralgen Kergiel. I się dużo uśmiechajcie, tak?